Cześć. Cześć. Zapraszamy Was na kolejny materiał, tym razem na temat work-life balance. Zapraszamy. Idziemy pływać? Nie no, co ty, przecież pracuję. Dziś porozmawiamy o work-life balance. Co to dla Ciebie znaczy? Wychodząc od ładnej, takiej angielskojęzycznej zbitki słownej, to po prostu taka dobra harmonia między różnymi sferami życia, no tu akurat między pracą a życiem. Mówisz między pracą a życiem, natomiast to życie też składa się z wielu sfer, nie? Dokładnie tak. Jest tak, że mamy taki kawałek, nie wiem, związany z rodziną, związany z przyjaciółmi, związany z pasjami, także to życie osobiste też się składa na wiele, wiele kawałków. No właśnie, które nieraz są bardzo niełatwe do pogodzenia, prawda? Bo doba ma te 24 godziny, gdzieś tam trzeba spać. Przydaje się czasem. Tak, przydaje się. Gdzieś tam trzeba pracować, a potem, no właśnie, nie? Jak podzielić tą resztkę, tak. No bo praca to przy założeniu, że ktoś pracuje normalnie na etacie, to jest 8 godzin samej pracy plus 2 godziny na, nie wiem, ogarnięcie się i dojazd, czyli wypada nam z tej doby już 10 No tak, 10 a jak godzin. Bardzo wiele osób pracuje dużo więcej niż 8 godzin, prawda? Bo są różne nadgodziny, dyżury, zmiany, no... Dużo czasu spędzamy w pracy, więc dużo energii tam. Na resztę, tak, nie? No. A ta reszta, tak jak powiedziałaś, z tak wielu przestrzeni się przecież składa, nie? Ta reszta składa się z tak wielu przestrzeni i rozmawialiśmy przecież tyle czasu o szczęściu, o jego różnych składowych. I tak nawiązując do tych materiałów o szczęściu, przyszło mi, że przecież no właśnie takie dobre. Zbalansowane, zbilansowanie, doświadczanie tych różnych sfer życia, no właściwie ono, ten dobry balans, to szczęście no, tworzy, prawda? Składa się na szczęście, nie? Tak. No bo bardzo często jest tak, że ludzie się szarpią pomiędzy poszczególnymi sferami życia, nie? I to powoduje bardzo dużo napięcia, stresu, takiego, że nie są w stanie pogodzić różnych rzeczy. Bo, nie wiem, gdzieś bardzo dużo energii wpuszczają w jeden obszar życia, a te pozostałe są zaniedbane i to powoduje właśnie takie napięcie, stres, często niezadowolenie. No tak. Czasami jest tak, że różne sfery życia zastępują inne te, w których jest nam trudno z nich skorzystać, jest nam trudno się w nich realizować. To też duży, szeroki temat, ale powiedziałaś o tym, że kosztuje dużo napięcia takie właśnie bycie w tym wszystkim. I mi tak jeszcze przyszło, że może kosztować strasznie dużo napięcia, jeżeli różne sfery życia, nawet właśnie niezawodowe, bo będziemy ciągnąć do tej jednak tematu pracy, no bo skoro work-life balance, no to potrafi nas dużo kosztować czasami chęć takiego no, spełnienia, skorzystania, bycia w tych wszystkich dobrych sferach i traktowanie tego zadaniowo, nie? No bo mam robotę do zrobienia, mam pracę do zrobienia, ale aha, mam jeszcze tam jakieś tam życie, mam rodzinę, bliskich, przyjaciół, hobby. Kurczę, to żeby mi było dobrze, szczęśliwie, to tak. Tyle a tyle czasu spędziłem w domu, jest zaliczone, nie? Poszedłem na jakieś zajęcia sportowe, zaliczone, nie? Więc traktuję to jako... Cały czas napięcie tak, w takim zadaniowo. Zaliczaniu kolejnych zadań, punktów z listy, nie? Tak. Bez takiego jakiegoś flow. No dobrze, to już wiemy, że te różne sfery życia, no żeby czerpać szczęście, mieć szczęście, dobrze jest mieć je zbalansowane. Dobrze jest mieć w nich osadzenie, no ale masło maślane w zasadzie, no wszyscy to wiemy, nie? Teoretycznie, że fajnie mieć dobrze w różnych przestrzeniach życia, no ale
po pierwsze, nie zawsze jest to łatwe i po drugie, no właśnie powiedziałaś o tej pułapce, żeby nawet czegoś tak pozornie dobrego, jak dobrego balansu w życiu, dobrej harmonii, nie traktować zadaniowo, nie? Jakie to jest właśnie potężne, duże zadanie i jak łatwo się w coś takiego... Ja myślę, że to jest bardzo trudne, nie? Bo to tak teoretycznie wystarczyłoby czasami przeczytać jakąś książkę i by było już wiadomo, jak żyć, natomiast to tak nie funkcjonuje, ponieważ często ta nasza praca zawodowa nie kończy się na tych 8 godzinach, tylko wiele osób zabiera ją na przykład do domu. Ale czasami to jest tylko odpiszę na jednego maila. Dokładnie tak. No. Oddzwonię na telefon, zrobię coś tam. Takie drobne rzeczy, które tak naprawdę przenoszą się z tej sfery zawodowej. Zabiorę laptopa, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, na urlop, bo tam, no jakiś tam drobiazg muszę tylko sprawdzić, nie? Tak, i w tym momencie są te sfery, zaczynają się bardzo mocno przenikać. Tak naprawdę to życie zawodowe nie kończy się w pracy, tylko trwa cały czas. Nie? Potem jeszcze często do tego, jak ktoś tam jakieś problemy zaczyna, nie wiem, w nocy nad nimi się zastanawiać i tak dalej, więc zaczyna, przestaje nawet czasami spać i ta praca jest cały czas z nami, nie? Praca cały czas z nami, mówisz, gdy problemy, ale mi tak przyszło, tak jestem z tym w ogóle od pomysłu nagrania tego filmu, że no a co z dramatem, w cudzysłowie, sytuacji, gdy swoją pracę lubisz, gdy się w niej spełniasz, gdy jest w niej fajnie, nie? Gdy kiedyś krążyło takie powiedzenie, zacznij zarabiać na tym, co lubisz, a nigdy nie będziesz pracować. I to jest też bardzo trudne, nie? Wydaje mi się, że to bywa być może nawet trudniejsze z tego względu, że... Taka trudność komfortu, nie? Tak, bo lubię swoją pracę, lubię to, co robię, natomiast ci ludzie, którzy są wokół mnie, też tak bardzo lubią tą moją pracę. No, wcale nie muszą. Wcale nie muszą, pomimo tego, że często jest tak, że no okej, fajnie, że druga strona się spełnia w tym, co robi, że lubi, ale niekoniecznie ja chcę być też w tym kawałku. No właśnie. Nie? Utowarzyszyć w tym odpisywaniu tych maili, albo mieć poczucie, że ktoś wybiera tego maila zamiast mnie. Tak, albo razem z tą drugą osobą zachwycać się tym, co się akurat udało w pracy. Nie? To jest ważne, fajne, umieć się tym podzielić, cieszyć się razem satysfakcją z pracy, jakimiś sukcesami. Pod warunkiem, że to nie jest jedyna rzecz, koło której możemy się jakoś wspólnie skupić. Tak. Mi teraz tak przychodzi, bo jesteśmy ze Śląska, mieszkamy na Śląsku, taka opowieść wielokrotna z różnych doświadczeń różnych ludzi, że jak na imprezach rodzinnych usiedli górnicy, byli i obecni, no to o czymkolwiek by się gadało wcześniej, to i tak w pewnym momencie się zaczynało fedrowanie, nie? Tak, czyli praca na kopalni. Tak, no właśnie, bo nie tylko ze Śląska ludzie nas oglądają. Chyba kiedyś zrobimy taki film, że będziemy po śląsku. Zrobimy go z tłumaczeniem, zadbamy o wszystkich. Okay. No. Rozmawiamy o tym, że należy w życiu mieć jakąś harmonię, jakiś balans, żeby to było wszystko takie spójne, poukładane. No ale jak to zrobić? Na co zwrócić uwagę? No, jak o tym rozmawialiśmy, zwróciłaś uwagę na to, że po prostu trzeba mieć priorytety dobrze rozłożone, nie? Czyli znowu nawiązując do wszystkich naszych filmów, mocno, mocno być ze sobą w kontakcie i wiedzieć, co dla mnie ważne. Co dla mnie ważne, ale też mieć na względzie innych, którzy są wokół mnie. Nie? Ja mówię o tym, że co dla mnie ważne tak realnie, nie? Co dla mnie dobre. Nie? O, może inaczej, co dla mnie dobre? Aha. Czy jest dla mnie dobre, żeby czerpać przede wszystkim z pracy? Bo może się okazać, że w jakimś momencie ktoś zadzwoni, nie idziemy dzisiaj do pracy, bo lockdown i nagle... I masz co z życiem zrobić, nie? No, ale też w tym, bo ty powiedziałeś, co dla mnie ważne. Ważna może być dla mnie praca, ale czy równie ważna nie jest na przykład dla mnie rodzina, przyjaciele czy inne sfery życia? Bo ja mogę powiedzieć tak, praca jest dla mnie ważna, ja całe życie poświęcę pracy, ale co z resztą, nie? Żeby mieć też na względzie to tych, którzy są wokół, jeżeli mi na nich zależy. Tak, ja bym to właśnie widział, żeby tak nie tylko tak pozornie, że praca jest dla mnie ważna, ale żeby rzeczywiście mocno sobie to tak zobaczyć w sobie i zrozumieć, że okej, z tej pracy czerpię satysfakcję, pieniądze i wszystko inne, ale żeby nie umknęło, co mi rzeczywiście jest potrzebne i z czego czerpię i co mnie karmi. I to jest ważna, dobra refleksja, żeby wiedzieć, że samą pracą zwykle
No, że sama praca to za mało, nie? Tak. I też są też takie momenty w życiu, że przestajemy pracować z różnych powodów. I tak jak ty powiedziałeś, nie? Co wtedy, jak przestajemy? Dobrze jest sobie potrafić tak podzielić przestrzeń, na różnych poziomach przestrzeń, nie? I przestrzeń i czas, że mam wyznaczony czas na pracę i w tym czasie pracuję. I staram się nie przekraczać tego czasu. Szczególnie ważne w tym naszym aktualnym czasie, tak ci wchodzę w słowo, przepraszam, kiedy no tak wiele osób zaczęło pracować w domu, prawda? Gdzie w ogóle jeszcze ta przestrzeń, przestrzeń, w której pracujemy, często, nie wiem, jest salonem, a potem biurem, czy sypialnią i biurem, że to nam wszystko zaczęło się tak bardzo mocno zlewać. Już jak bardzo często już nie ma ciuchów do pracy i do domu, nie? Jest dużo memów na ten temat. Tak, właśnie, nie? Natomiast być może nawet jeżeli pracuje zdalnie, to warto zadbać o to, żeby jednak mieć tak symbolicznie oddzieloną tą przestrzeń, nie? Czyli, nie wiem, zakładam ciuchy do pracy, tak jakbym poszła. No tak. W momencie, kiedy kończę, przebieram się w te ciuchy, w których nie chodzę do pracy. No właśnie, takimi symbolicznymi, małymi ruchami, nie? No, żeby pooddzielać te przestrzenie, bo teraz jest to wyjątkowo trudne. No. Ja mam zawsze takie skojarzenie, obraz, że przyjść do domu i zdjąć kapelusz psychoterapeuty, nie? No, teraz mi przyszło, że jakby to było, gdybym pracował w kapeluszu. No, ale fizycznie za tą metaforą można pójść, prawda? Że w domu ściągam te rzeczy, albo ściągam, gdy nie pracuję, nie? Czy ten zegarek, czy ten wyobrażeniowy kapelusz, czy zmieniam te ciuchy. Niech to wszystko symbolizuje, że dzielę te sfery, prawda? No i też to, co też powiedziałeś, to ustalenie priorytetów. To jest, często jest takie być albo mieć, nie? To jest często takie, przynajmniej dla mnie, bardzo mocno symboliczne. Czy faktycznie zależy mi na tym, żeby mieć te kilka godzin, nie wiem, dodatkowo przepracowanych i za tym idą jakieś pieniądze? Czy bardziej mi zależy na tym, żeby dobrze spędzić czas z ludźmi, na których mi zależy, nie? Czy poświęcić ten czas dzieciom, partnerowi, partnerce, czy poświęcić tam, nie wiem, na jakąś pasję, hobby, no to jest zawsze ten wybór. Mi od razu przychodzi i uważać na pułapkę, w którą no, często się słyszy, że ja pracuję więcej właśnie po to, żeby tym bliskim coś dać, żeby dzieci miały lepiej, żeby rodzina miała lepiej, bo to wszystko dla nich. Ja jak pracuję z rodzinami terapeutycznie, to najczęściej od dzieci słyszę, bo ja bym chciał, żeby mama czy tata ze mną więcej czasu spędzali. I nie mówią, że chcą kolejne samochodziki i tak dalej. Jasne, tak. Że jak są w sklepie, to chcą tego samochodzika i to jest oczywiście. Często, i często to jest argument rodziców, no ale chcesz to, to i to. Natomiast dziecko bardzo jasno sygnalizuje, że on chce więcej czasu. Tak. Jak nie ma ze mną, rodzic nie ma czasu, żeby z dzieckiem spędzić, no to w tym momencie też próbuje sobie to zastąpić kolejnym samochodzikiem. No właśnie, a kolejny samochodzik nie nakarmi tego właśnie głodu, tej potrzeby bliskości, wspólnego czasu, nie? No. Czyli tak podsumowując, żeby mieć ten work-life balance, żeby po prostu mieć dobry balans w życiu, dobrą harmonię, to znowu świadomość siebie, świadomość tego, co rzeczywiście jest dla mnie ważne, czego potrzebuję. I też umiejętność wyboru. Tak. Żeby wybierać, nie? Co wybieram, co jest dla mnie bardziej istotne. A być może czasem trzeba zmienić pracę. Być może tak. Dziękujemy za uwagę. Dbajcie o swój balans. Dzięki, cześć. Będzie coś z tego.